Piątkowego poranka sporo działo się na bolesławieckim rynku i nie chodzi tylko o przygotowania stoisk do święta ceramiki, ale też o akcję ustawiania kilkutonowego ceramicznego słupa informacyjnego. Jego autorem, podobnie jak stojących na bolesławieckim rynku ceramicznych siedzisk, jest artysta Mateusz Grobelny. Udało nam się ustawić to bez uszczerbku, trochę żeśmy mieli stracha z wysokością tego, no ale pan dźwigowy nam bardzo to, jak powiem, ułatwił i bardzo sprawnie to, że nam się ustawiło to. Dolna część jest cięższa, około tony, a reszta jest pusta w środku, znaczy wypełniona w środku, dlatego żeby po prostu ten cały ciężar i przeciwwaga była na dole. Poszło sprawnie. Słup nawiązujący stylem do ceramicznych siedzisk jest już gotowy do tego, by służyć informacją. Za tą folią są dwie gabloty magnetyczne, na których będą wieszane plakaty, które się podświetlają, więc to będzie taki punkt informacji. Punkt, którego trudno będzie nie zauważyć. Bryła zwraca uwagę nie tylko swoimi gabarytami, ale też efektowną ceramiczną mozaiką. Założenie jest takie, żeby za każdym razem ten kształt kafelek był inny i bardziej indywidualny, nawiązujący. To na przykład nawiązuje do symbolu koła, czyli samej ceramiki, no i informacji i kropki i tak dalej. Instalacja stanęła dokładnie w miejscu zaakceptowanym przez konserwatora zabytków przy punkcie informacji turystycznej. Myślę, że zaczynaliśmy tak już meblować to miejsce, nawiązuje jedno do drugiego bardzo i cóż, no mam nadzieję, że też będzie to funkcjonalne, nie? I też mam nadzieję, że też będzie takim słowem, że idziemy pod i się spotykamy w tym miejscu. Na cokole zgodnie z przeznaczeniem słupa ma pojawić się ceramiczna litera I. Jest na to specjalnie przygotowana konstrukcja. Instalacja powstała przy wsparciu spółdzielni rękodzieła artystycznego Ceramika Artystyczna.